Grudzień zaczął się dosyć tragicznie, jeśli chodzi o zatrucia tlenkiem węgla, dwie ofiary śmiertelne, kilkanaście potruć. Na co przede wszystkim należy zwracać uwagę, żeby nie dopuszczać do tego typu sytuacji? Tak jak pan powiedział, panie redaktorze, ten rok kończy się wyjątkowo tragicznie, jeżeli chodzi o ofiary związane z zatruciami tlenku węgla. Pamiętajmy, że tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezzapachowym, bezbarwnym, który jest wchłaniany do naszego organizmu przez drogi oddechowe. W naszym organizmie łączy się z hemoglobiną, tworząc tak zwaną karboksyhemoglobinę, która uniemożliwia transport krwi w naszym transport tlenu w naszym organizmie. Wszystkie narządy nasze, czyli mózg, układ serce, układ krwionośny, które są najbardziej nieodporne na niedotlenienia, pierwsze jak gdyby umierają. Objawy takie w sytuacji zatrucia tlenkiem węgla to nudności, słabości, bóle głowy, wymioty. Takich objawów nie możemy lekceważyć. Żeby się tego ustrzec, przede wszystkim musimy pamiętać o kilku podstawowych rzeczach. Jeżeli w naszym domu, nasz dom opalany jest paliwem stałym, czyli węgiel, drewno, przewody spalinowe zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych muszą być 4 razy do roku poddawane kontroli i przeglądom. Jeżeli są to kanały spalinowe, do których są podłączone urządzenia grzewcze, gazowe, takie przewody kominowe powinny być przeglądane 2 razy w roku. Natomiast przewody wentylacyjne raz na rok. Pamiętajmy, że nasze mieszkania muszą być wentylowane. Musi być dopływ powietrza, z zawartością tlenu, ażeby w mieszkaniach odbywało się pełne spalanie. Pamiętajmy o tym przy wymianie okien ze starych, drewnianych, z których praktycznie wszędzie troszeczkę nam powietrze wieje, wlatuje do mieszkania, denerwujemy się, że mamy zimno, ale mamy dopływ powietrza z zawartością tlenu. Jeżeli wymienimy na szczelne, plastikowe, jeżeli przy tym wymienimy drzwi na szczelne, przeciwwłamaniowe, jeżeli gdzieś przez przypadek nasze kanały wentylacyjne zostaną zagruzowane, przytkane, przymknięte, wtedy nasze mieszkanie robi się jak przysłowiowa puszka. Jest zewsząd zamknięte, nie ma dopływu powietrza z zawartością tlenu. Jeżeli uruchamiamy jakiekolwiek urządzenie gazowe, Junkers, piecyk gazowy, jeżeli przygotowujemy posiłki, paląc na kuchence gazowej w kuchni, tam wszędzie jest pożytkowany tlen. Jeżeli tego tlenu zacznie brakować, powstanie tak zwany produkt niepełnego spalania, czyli tlenek węgla. Rozwiązaniem takim, które wszystkich nas zabezpiecza przed tym, przed pojawieniem się w domu obecności tlenku węgla, to są czujki tlenku węgla. Taka czujka tlenku węgla, taka już profesjonalna, z wyświetlaczem, kosztuje niecałe 100 zł. Tyle pieniędzy czasami wydajemy na mniej lub bardziej potrzebne rzeczy, także jeżeli jest taka możliwość, wyposażmy nasze mieszkanie, pomieszczenia, gdzie dochodzi do spalania, żebyśmy wyposażyli takie mieszkania w czujnik tlenku węgla. On w sytuacji, kiedy ten tlenek węgla się pokaże w naszym mieszkaniu, w naszym pomieszczeniu, w którym przebywamy, na pewno nas ostrzeże. Wystarczy wezwać straż pożarną w momencie zadziałania takiego czujnika tlenku węgla. Straż pożarna przyjedzie, zmierzy stężenie tlenku węgla. Jeżeli trzeba będzie, wezwie pogotowie ratunkowe i na pewno ta pomoc przyjdzie o wiele szybciej. Pamiętajmy, ażeby nasze mieszkania od czasu do czasu wieczyć, żeby zapewnić w nich cyrkulację powietrza. Nie zasłaniajmy, szanowni państwo, kratek wentylacyjnych. Może się to dla kogoś wyda śmieszne, ale bardzo często do mieszkań, do których jeździmy, do mieszkań, w których stwierdzamy osoby śmiertelne z powodu zatrucia tlenkiem węgla, tam bardzo często jest niedrożna wentylacja. Tam bardzo często dochodzi do fizycznego zabezpieczenia wręcz przed wydmuchiwaniem ciepłego powietrza tych kratek wentylacyjnych. Tego nam robić nie wolno. Nie wolno nam spalać różnego rodzaju produktów różnego pochodzenia w pomieszczeniach, w których nie ma wentylacji. O tym musimy pamiętać.
Jeżeli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, czyli ból głowy, jeżeli w mieszkaniu siedzimy w 4, w 5 osób, w 3 osoby i wszyscy mamy jakieś identyczne objawy, zaczyna nas głowa boleć, mamy jakieś nudności, dziwnie się czujemy, takich objawów nie wolno bagatelizować. Natychmiast otworzyć okna, przewietrzyć, wezwać pogotowie, wezwać straż pożarną w celu pomiaru stężenia tlenku węgla w naszych mieszkaniach. Jeżeli stwierdzilibyśmy, że ktoś z naszych domowników, ktoś z naszej najbliższej rodziny, na przykład w łazience zasłabł podczas kąpieli, jak najszybciej taką osobę wyciągnąć na zewnątrz, na balkon, na klatkę schodową, zapewnić dopływ, maksymalny dopływ świeżego powietrza z zawartością tlenu. Jeżeli taka sytuacja zdarzyłaby się podczas bardzo niskich temperatur na zewnątrz, na przykład w okresie zimowym, należy taką osobę jeszcze okryć kocem czy jakimiś innymi rzeczami, które zabezpieczą ją przed utratą ciepła. Wezwać pogotowie, wezwać straż pożarną.